plamach zimowego słonka. Zaś czarownice wędrują po groblach i utrwalają chwile zawieszone w czasie i przestrzeni, by móc wam pokazać piękno Matki Natury i może napisać wiersz. Patrzę w dal, na rozpościerające się plamy pól, lasów, tafli, wody, ludzkich domostw i zastanawiam się nad sobą. Co mi przyjdzie jeszcze w życiu przerobić? Jakie lekcje niespodzianki czekają mnie na następnym rozdrożu czy zakręcie? No tak, powiadają, że najważniejsza jest droga, a nie cel czy osiągnięcia. A jednak to te osiągnięcia są miernikiem oceny nas przez innych. Tak jakby pokonywanie własnych słabości i walka z ułomnościami nie były rozpatrywane w kategoriach osiągnięć. No bo przecież nie pozostawiają widocznych śladów naszych działań. Nie przysparzają blasku w światłach rampy na scenie teatru życia. Nie każdy jest stworzony do działania na rzecz wielkich zmian. Nie każdemu dane jest być liderem, któremu potomni zbudują pomnik, jeśli już za życia nie będą głośno rozprawiać i rozsławiać jego wyczynów. Ale to nie znaczy, że ci, co stoją w cieniu, wspomagając swoją pracą przedsięwzięcia pomysłodawców, są niezaradni i mniej wartościowi. Inna karma po prostu w tym życiu. Ale przemknęła mi taka myśl. Gdyby nie działania pomocnicze ludzi wokół, gdzież byłby lider? Nie każdy jest w stanie sprostać oczekiwaniom innych. Tylko my sami tak naprawdę znamy siebie, swoje możliwości i w zasadzie tylko sami sobie możemy stawiać poprzeczkę oczekiwań wyżej lub niżej w każdej dotyczącej nas sprawie i starać się rozpoznawać manipulacje z zewnątrz, bo przecież inni znają nas lepiej. Nieprawdaż? To tylko kilka takich myśli przemykało po neuronowych łączach. Resztę czasu pochłonęły kłębiące się emocje, wymagające uporządkowania. Trudna sprawa, ale trzeba się z emocjami zmierzyć. Kiedyś przeczytałam takie zdanie Paula Davisa, fizyka. On powiedział, że zdolność postrzegania czasu przez ludzi jest funkcją ich świadomości. Czas upływa szybciej, wprost proporcjonalnie do pogłębiającego się wieku. Przyspiesza, a już gna jak galopujący mustang, który zgubił jeźdźca, gdy zdamy sobie sprawę z tego, ile jeszcze niepoznanych, nieodkrytych rzeczy nam umyka. Nadrabiając te luki, tak wtapiamy się w nurt eksploracji, że dnie mijają w mgnieniu oka. Ostatnio jak mantrę powtarzam sobie, szkoda czasu na zastanawianie się, czy warto. Tak, warto odkrywać, poznawać siebie, dzielić się tym, co nam w duszy gra, co w sercu nutkami radości i smutku rozbrzmiewa. Warto przeżywać wszystko, co życie nam stawia na drodze, wyzwania mniejsze lub większe, momenty piękne i te mniej nas zadowalające, gdyż wszystkie sytuacje, nawet lub może przede wszystkim te negatywne, poszerzają naszą wiedzę, odczuwanie, prowadząc do rozwoju naszego własnego spektrum świadomości. Nawet gdybyśmy mieli żałować czegoś, to lepiej to przeżyć, niż zastanawiać się nad tym, co by było gdyby. I jeśli nawet po kolejnej chybionej próbie ogarnie nas smutek, to zawsze refleksja poprowadzi nas choćby do stworzenia opowiadania lub wiersza. Tak więc nie traćmy czasu na to, co nieistotne, poświęcając więcej uwagi na dzielenie się sobą z innymi w sposób, w jaki potrafimy najlepiej. Nie w taki, jaki jest od nas oczekiwany, tylko w taki, do jakiego jesteśmy zdolni i predysponowani. Uśmiechajmy się do ludzi. Nadziejo, ty matko wszelkich cnót, ty zwodnicza kulą nóg, trwaj i daj nam siłę kochać nadal. Piszę dziś pieśń. Na przekór wojnom i pożogom i obłędowi dni powszednich, na przekór złu i zakłamaniu w szumie medialnej informacji, na przekór ludzkiej hipokryzji w niedzielnych modłach rozgrzeszanej, piszę dziś pieśń i tańczę do niej. Otulam się magią, sięgam po marzenia i wołam każdy głos, by śpiewał wraz ze mną.
Czas uzdrowić świat. Choćby tylko ten jego kawałek, co blisko pulsuje rozpadem wartości, głodu obecnością, cierpieniem dzieci, płaczem matczynych serc, niemocą ojców, skomleniem skrzywdzonego psa, obojętnością przechodniów, szyderstwem zwyrodnialców i arogancją decydentów, piszę dziś pieśń i tańczę do niej. Otulam się magią, sięgam po marzenia i wołam każdy głos, by śpiewał wraz ze mną. Czas, najwyższy czas zmienić siebie w nas. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. 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 Dziś to taki dzień, w którym marzę o zwykłym ludzkim cieple drugiej osoby. Kolacji przy ogarku, ukołysaniu w tańcu i wtuleniu w miękkość męskiej koszuli. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. Taki to wieczór dziś, w którym myślę o wspólnym nutek wygraniu, a śpiewaniu, o poezji delikatnie szeptanej i dotyku gładzącym pragnienia duszy. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. Dziś to taka noc, w której śnię o pocałunkach w ciemności skrytych, dłoniach błądzących po bezkresie kształtów i zaśnięciu w opiekuńczych ramionach. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. A rankiem następnego dnia powita mnie budzące się do życia miasto, okraszone ćwierkaniem wróbli z pobliskiego drzewa. Taki dzień, taki wieczór, taka noc. 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 I tak to życie jak kamyk się toczy. Tu podskoczy, tam się stoczy, a zatrzymać go nie sposób, inaczej jak zachłanną ręką, by podnieść i poczuć ciężar, przytulić chłodną powierzchnią do rozgrzanych warg, by w końcu odłożyć do kieszeni. Życie. Dziękujemy.